Muszę wam powiedzieć, że właśnie zdjąłem okrycie z palmy, zwanej Trachycarpusem fortunei. Jest to palma, która rośnie u mnie w gruncie od 2006 roku i została zakupiona na jednym z portali aukcyjnych jako 8-10-centymetrowa sadzonka. W zasadzie wtedy to był tylko listek. Palma ta wymaga w naszych warunkach klimatycznych okrywania, jeśli temperatura spada poniżej minus 12 stopni. Z racji tego, że na południu Polski w ostatnich dwóch tygodniach stycznia panowały nadzwyczaj niskie temperatury, które tutaj nie występowały od wielu, wielu lat, to ja postanowiłem taką palmę po raz pierwszy tak naprawdę solidnie zabezpieczyć. Ale to zabezpieczenie różni się w zasadzie od innych zabezpieczeń, które wiem, że stosujecie. Czyli ja nie użyłem kabla grzewczego. Kabel grzewczy na pewno daje nam taki komfort psychiczny, że praktycznie w 90 paru procentach okrycie takiej rośliny na pewno się uda. Ja tutaj, szczerze mówiąc, miałem serce wręcz w gardle, gdy odkrywałem tę roślinę, ponieważ nie wiedziałem, co mnie czeka. A do okrycia tej przepięknej palmy użyłem tylko dwóch warstw agrowłókniny. Swego rodzaju gąbki, nie wiem jak ona się nazywa fachowo, ale na pewno jest używana do ocieplania podłóg w domach oraz to była jedna warstwa styropianu i to było tak naprawdę wszystko. Takie zabezpieczenie tak naprawdę nie do końca dawało mi takie poczucie bezpieczeństwa dla tej palmy z racji tego, że temperatura przez jeden poranek spadła w okolice minus 20 stopni, czyli to już była taka wartość bardzo graniczna i wartość, która tutaj nie występowała na południu Polski od bardzo, bardzo dawna. No i na szczęście okazało się, że palma ta przeżyła naprawdę w sposób zadowalający. Nie ma żadnych uszkodzeń na liściach, nie ma żadnych takich rysek, ponieważ jeśli liście tej palmy wam przemarzną, to wtedy widać na listkach takie jakbyście żyletką przejechali przez liście takie nakłucia. Albo są te liście po prostu czarne. No a tutaj palma jest zdrowo-zielona. No i jak widać, po prostu trzyma się całkiem solidnie, jest w dobrej kondycji. Tak wygląda liść tej palmy, który jest widoczny po zabraniu tego okrycia. No i zobaczcie, nie ma tutaj w zasadniczo żadnych rysek, a to świadczy o tym, że palma przezimowała w naprawdę dobrym stanie. Przyznam szczerze, że palma ta u mnie w zasadzie nigdy jeszcze nie była tak szczelnie i mocno okryta jak w tym roku. Jakieś dwa lata temu może była narzucona na nią jedna warstwa agrowłókniny, gdy temperatura spadła poniżej minus 12 stopni, no a tak to zasadniczo nie robiłem wokół niej nic. Ja osobiście też nie polecam okrywania tej palmy. Jeśli już kupicie sobie taką do swojego ogrodu, a jeśli będziecie się bali, jeśli temperatura spadnie gdzieś w okolice minus 10 stopni, no to ja osobiście nie zalecam okrywania tej rośliny, bo wtedy powodujecie, że ta palma nabiera większej mrozoodporności, ona się hartuje i z biegiem lat będzie się przyzwyczaić do tak niskich spadków temperatury w granicy minus 10, minus 12 stopni. To oczywiście też będzie zależeć od tego, czy na przykład przy minus 10 stopniach wieje bardzo silny wiatr, no bo jeśli wieje bardzo silny wiatr, mroźny, no to wtedy taką palmę osobiście zalecałbym jednak okryć, ale głównie właśnie przed tym mroźnym, wysuszającym zimowym wiatrem. Ale jeśli nie ma tego wiatru takiego bardzo mocnego, no to wtedy zasadniczo nie musimy z taką palmą nic robić. A wiem też, że macie u siebie w ogrodach takie palmy. Może jest ktoś z was oglądających ten filmik tutaj, ktoś taki, kto ma tę palmę u siebie w ogrodzie. I naprawdę byłoby fajnie, gdybyście podzielili się własnymi doświadczeniami w uprawie z tą palmą, albo jak przezimowała właśnie te ostatnie dwa tygodnie. Dlatego komentujcie, piszcie, no i może akurat coś ciekawego, czegoś ciekawego się dowiem.